Człowiek pozbawiony zdolności postrzegania i rozumu staje się podobny do rośliny. Pozbawiony tylko rozumu staje się podobny do zwierzęcia. Natomiast człowiek w pełni obdarzony rozumem staje się podobny do Boga. Ta uwaga Arystotelesa wpisuje się w wizję człowieka, który ma być zwierzęciem rozumnym. Gdy z dzisiejszej perspektywy przyjrzymy się tej arystotelesowskiej doktrynie, Dojdziemy zapewne do wniosku, że jest ona nieco dziwna, a może nawet dwuznaczna. Z jednej strony bowiem Arystoteles uznaje człowieka za zwierzę, podkreślając jedynie, że jest coś, co odróżnia nas od innych zwierząt a tym czymś jest rozum. W niektórych z nas może to wywołać niepokój lub zdziwienie jak to człowiek to zwierzę? Samo zestawienie tych słów ze sobą nie brzmi za dobrze. Z drugiej strony, Arystoteles jednak nas, a przy okazji siebie, wywyższa. Mówi, że jest nas coś boskiego prawdziwa przepaść między nami a małpami, psami, kotami i delfinami. To rozum jest boski, a racjonalność, która nas charakteryzuje, zdaje się wręcz przynależeć do innego świata. To z kolei może nie spodobać się tym, którzy mają choćby pobieżną wiedzę z zakresu psychologii i ewolucji. Przecież człowiek Podobnie jak inne zwierzęta, jest dziełem ślepej ewolucji, więc i jego racjonalność jest ewolucyjnym produktem, a jej przejawy można znaleźć też u innych zwierząt. Nie ma w tym nic boskiego. Wszystko to pokazuje, w jaką konfuzję możemy popaść, gdy rozmawiamy o racjonalności. Wydaje się ona rzeczywiście czymś wyjątkowym w świecie biologicznym. To dzięki niej rozwijamy technologię, stworzyliśmy naukę. Komponujemy muzykę, zaczytujemy się w wielkich dziełach literackich. To poprzez racjonalność całkiem dosłownie zmieniliśmy i dalej zmieniamy świat, w którym żyjemy. Żadne zwierzę, lub jak kto woli, żadne inne zwierzę nic podobnego nie stworzyło. Ale czym tak naprawdę jest racjonalność? Jak ją zdefiniować? Czy naprawdę pochodzi ona z innego świata? Czy też może jest niezwykłym osiągnięciem, ale jednak osiągnięciem ewolucji? Wreszcie, czy człowiek naprawdę jest racjonalny? Gdy spojrzymy na innych albo zastanowimy się chwilę nad własnym zachowaniem, nietrudno znajdziemy przykłady decyzji i działań, którym daleko do racjonalnych standardów. Zatem, czy jesteśmy racjonalni tylko czasami? W historii naszej kultury jest wiele fundamentalnych pytań, które nie doczekały się dotąd jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Skąd się wzięły prawa przyrody? Dlaczego świat jest pojmowalny? Jaki jest sens wszechświata? Zadajemy te pytania, powodowani prawdziwą, głęboką potrzebą, a czasem przymuszani przez nauczycieli filozofii. Odpowiadamy na nie, choć zwykle bez nadziei na pełne rozumienie lub uzyskanie ostatecznej odpowiedzi. Być może jednak wcale nie chodzi o pełne rozumienie i ostateczne odpowiedzi. Może ważne jest to, by z tymi wielkimi pytaniami się oswoić myśleć nad nimi. A w konsekwencji zrozumieć nieco więcej. Pytanie o racjonalność jest na pewno takim wielkim pytaniem. Pochylmy się nad nim. Jeśli nie po to, by uzyskać odpowiedź, to przynajmniej po to, by zrozumieć nieco więcej. Być może najpełniejszym wyrazem racjonalności jest logika. Cóż bowiem bardziej racjonalnego niż wnioskowanie: człowiek jest zwierzęciem rozumnym, Arystoteles jest człowiekiem, a zatem Arystoteles jest zwierzęciem rozumnym. Racjonalność tego sylogizmu opiera się na żelaznej konieczności wynikań. Jeśli człowiek jest zwierzęciem rozumnym, a Arystoteles jest człowiekiem, to nie mamy wyjścia, jak tylko uznać, że Arystoteles jest zwierzęciem rozumnym. Ktoś, kto twierdziłby inaczej, musiałby być nomen omen, niespełna rozumu. Chwila refleksji nad tym przykładem pozwala jednak zadać kilka kluczowych pytań. Owszem, logika działa z żelazną konsekwencją. Ale tylko wtedy, gdy mamy podstawy uznać, że przesłanki naszego rozumowania są prawdziwe. Skąd to jednak wiemy? Skąd mamy pewność, że człowiek jest zwierzęciem rozumnym, a Arystoteles jest człowiekiem? Nie dyktuje tego sama logika, ale obserwacja, uwarunkowana zresztą teorią, którą bardziej lub mniej świadomie akceptujemy. Łatwo dostrzec to w matematyce, gdzie wypracowaliśmy ideę aksjomatyzacji. Geometria czy arytmetyka dają się zamknąć w pewien system, w którym wyróżniamy aksjomaty oraz reguły wynikania logicznego. Aksjomaty to tezy, takie na przykład jak Euklidesowe stwierdzenie, że dowolne dwa punkty można połączyć odcinkiem, które przyjmujemy bez dowodu, dlatego że narzucają się nam jako oczywiste. Korzystając z aksjomatów i reguł wynikania logicznego, możemy natomiast dowodzić kolejnych twierdzeń. Na przykład, że na danej prostej skończonej skonstruować można trójkąt równoboczny. Kłopot w tym, że świat, w którym żyjemy, świat relacji społecznych, big data, nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych czy trudnych decyzji ekonomicznych i politycznych, nie za bardzo przypomina uporządkowaną i dobrze zdefiniowaną przestrzeń geometrii euklidesowej. Nie sposób sformułować rządzących nim aksjomatów co do których moglibyśmy być pewni lub choćby bardzo przekonani, że są prawdziwe. Żyjemy raczej w świecie, w którym panują niespójne, często wzajemnie sprzeczne przekonania. Wystarczy przypomnieć sobie, jak kłócimy się do, co do rozmaitych spraw, od ważnych kwestii etycznych, po codzienne decyzje. Ani sporu o to, co jest w danej sytuacji moralnym zachowaniem, ani pytania o to, co zjeść na kolację, nie rozstrzygniemy wyciągając niezawodne wnioski z niewzruszalnych aksjomatów. Logicy zdają sobie sprawę z tego, że jesteśmy niedoskonałymi podmiotami, którym daleko do boskiej wszechwiedzy. Dlatego projektują różne nieklasyczne systemy logiczne, których zadaniem jest uchwycenie tego nieboskiego składnika ludzkiej kondycji poznawczej. Na przykład w logikach parakonsystentnych da się przeprowadzać sensowne wnioskowania nawet w sytuacji, w której w naszym systemie przekonań występują sprzeczności. Podobnie jest w tak zwanych Defeasible logics, logikach podważalnych, które oparte są na założeniu, że wnioskujemy zwykle w oparciu o niepewne domniemania, a nie prawdziwe czy oczywiste przesłanki. Te nieklasyczne systemy logiczne okazują się bardzo przydatne, na przykład wtedy, gdy programujemy zachowanie robota albo jakiegoś systemu informatycznego. Trudno jednak uznać, że mówią nam one coś ciekawego na temat ludzkiej racjonalności. Poza tym może. Że nie opiera się ona na żelaznych regułach logiki klasycznej. Ograniczenia logiki w jej klasycznym wydaniu nie umknęły uwagi filozofów, szczególnie tych zajmujących się epistemologią i filozofią nauki. Na przykład Karl Popper zasłynął koncepcją ogłoszoną w logice odkrycia naukowego w latach 30. ubiegłego wieku, wedle której cała nasza wiedza, w tym wiedza naukowa, ma charakter hipotetyczny. Naukowcy, próbując wyrwać naturze jej tajemnicę, próbują zgadnąć, jakie prawa rządzą światem. Te domysły traktować jednak musimy jako hipotezy. Dopóki wyprowadzane z nich, z pomocą zasad logiki klasycznej, wnioski zgadzają się z obserwacjami, możemy postępować tak, jakby nasza hipoteza była prawdziwa. Gdy jednak obserwacje są sprzeczne z hipotezą, nie pozostaje nic innego, jak ją odrzucić i poszukać lepszej. Formułowane przez naukowców prawa przyrody nie są aksjomatami, z których wywodzić można niezawodne wnioski. To tylko domysły, które mogą okazać się fałszywe. Popper nie twierdzi zatem, że należy odrzucić logikę jako wzór racjonalności, ale podkreśla, że jej stosowanie jest ograniczone. Ludzie są poznawczo ułomni i nie mogą mieć pewności, że formułowane przez nich teorie są prawdziwe. Inną wizję ludzkiej wiedzy przedstawił Willard van Orman Quine. Uważał, że przy, przypomina ona sieć powiązanych ze sobą i wzajemnie wspierających się przekonań. W środku sieci znajdują się przekonania, które trudniej odrzucić, bo to wymagałoby znaczącej przebudowy całej wiedzy. Jest tam na przykład matematyka. Są też podstawowe prawa fizyki. Zmiana znanej nam matematyki na jakąś inną, czy to w ogóle możliwe? Albo odrzucenie ogólnej teorii względności czy mechaniki kwantowej skutkować by musiało całkowitą zmianą całej kłajnowskiej sieci. Na jej brzegach są jednak przekonania, które relatywnie łatwo zmienić, nie ryzykując stabilnością całości. Jeśli błędnie uważałem, że wczoraj w Nowym Jorku świeciło piękne słońce, bo mecz US Open, który oglądałem w telewizji, był, o czym nie wiedziałem, retransmisją z zeszłego roku. To łatwo będzie zmienić to przekonanie po wysłuchaniu wiadomości, że w Nowym Jorku ze względu na ulewy nie odbyły się wczoraj żadne mecze US Open. Metafora sieci przekonań, którą zaproponował Quine, w plastyczny sposób opowiada o wizji racjonalności, która odbiega od koncepcji klasycznej. Określa się ją zwykle mianem koherencjonizmu. W tym ujęciu racjonalne są te nowe przekonania, które pasują, a zatem nie są sprzeczne. A może wręcz są w wysokim stopniu spójne z naszymi dotychczasowymi przekonaniami. Podobnie jak podejście Poppera, oparte na idei hipotetyczności ludzkiej wiedzy, koherencjonizm nie unieważnia zasad logiki, ale wskazuje ich ograniczenia. Powiązania między przekonaniami w sieci mają charakter logiczny, ale to nie poszczególne przekonania, a sieć jako całość staje, jak mówi Quine, przed Trybunałem Doświadczenia. Racjonalne nie są poszczególne przekonania. Ale cała sieć powiązanych logicznie przekonań. Koncepcja Poppera i do pewnego stopnia Kłajna dotyczyły wiedzy empirycznej. Jak racjonalnie badać świat fizyczny? Jak nasze obserwacje mają się do teorii opisujących prawa rządzące rzeczywistością? Ale sfera ludzkich doświadczeń nie ogranicza się do prób zrozumienia świata fizycznego. Co najmniej tak samo dużą, jeśli nie większą rolę odgrywa w niej świat społeczny. W tym kontekście zadajemy nie tylko pytania o to, jak rzeczy się mają, ale pytamy też, jak powinny wyglądać, jak powinienem postąpić, czy mam jakieś obowiązki, czego mam prawo oczekiwać od innych, a oni ode mnie. To świat moralności, prawa i rozmaitych konwencji społecznych. Mówiąc inaczej, to świat na wskroś normatywny. Trudno spodziewać się, by reguły racjonalności które sprawdzają się w wysiłkach zrozumienia praw natury, były równie skuteczne wtedy, gdy próbujemy odpowiadać na pytania normatywne. Gdy sformułujemy prawo fizyki, możemy je przetestować, wyprowadzić z niego empiryczne wnioski i sprawdzić, czy zgadzają się one z obserwacjami. Nic takiego nie da się zrobić z normą zawartą w Konstytucji, albo z zasadą moralną, która zakazuje wyrządzania innym krzywdy. Nie znaczy to oczywiście, że filozofowie nie podejmowali prób określenia, czym jest racjonalny pogląd moralny bądź prawny. Uderzające jest jednak to, jak różnią się od siebie przedstawiane przez nich pomysły. Patrząc z najbardziej ogólnej perspektywy, w filozofii nowożytnej można wyróżnić dwa skrajnie odmienne podejścia do tej sfery racjonalności. Wedle Kanta racjonalne są takie poglądy i zachowania, które są bezstronne. Warunek ten zamyka się w tak imperatywie kategorycznym. Powinniśmy działać tylko wedle takich zasad, co do których moglibyśmy chcieć, aby stały się powszechnymi prawami przyrody. Inne podejście odnaleźć można w długiej wywodzącej się od Hobbesa tradycji, która stoi u podstaw współczesnej ekonomii. Racjonalne jest takie zachowanie, które prowadzi do tak maksymalizacji użyteczności. Racjonalnie działamy wtedy, gdy wybieramy takie rozwiązania, które są dla nas najbardziej korzystne. Oba te podejścia są problematyczne. Co to bowiem znaczy, że chcielibyśmy, by jakaś zasada stała się powszechnym prawem przyrody? Cóż to za rodzaj chcenia? A skąd wiemy, co, to jest, co jest dla nas korzystne? Czym jest tajemnicza użyteczność, do której odwołują się ekonomiści? Dyskusje we współczesnej filozofii moralności i prawa dalekie są od powszechnie akceptowanych konkluzji. Spór o rozumienie racjonalności trwa, a pojawiające się w jego ramach koncepcje są bardzo pomysłowe. Dużą rolę odgrywa na przykład wizja racjonalności, którą określić można mianem dialogicznej. Jest to teoria inspirowana filozofią Kanta i sprowadza się do tezy, że racjonalne są te poglądy, na które zgodzimy się wszyscy lub przynajmniej większość z nas w wyniku debaty prowadzonej z poszanowaniem pewnych reguł, np. że każdy, kto tego chce, może wziąć w tej debacie udział lub że każdy wyraża w niej tylko te poglądy, w które wierzy. Podejmuje się też wiele prób modyfikacji koncepcji Hobbesa, co widać choćby w teoriach tzw. ograniczonej racjonalności, bounded rationality. Najbardziej uderzający jest jednak sam fakt, że dyskusje wokół racjonalności, moralności i prawa są nie tylko ciągle prowadzone, ale że obracamy się ciągle w kręgu tych samych, wzajemnie niezgodnych koncepcji. Jest to najwymowniejsze świadectwo nieuchwytności, racjonalności. Powtórzmy zatem. Pytanie o racjonalność jest rzeczywiście jednym z wielkich pytań ludzkości. Nawet jeśli nie znajdziemy na niej jednoznacznej odpowiedzi, warto się nad nim pochylić, by nieco lepiej zrozumieć, kim jesteśmy.